Dzień dobry, vlog jakości Artur Mydlarz. Dzisiaj opowiem Ci o tym, dlaczego nie warto budować jakości w firmie na kontroli jakości. Może to być dla Ciebie absurdalne, ale powiem Ci, że to jest bardzo błędne podejście. Długoterminowo. Ja jestem już na rowerze. Środek dnia. To jest zaleta pracy na swoim. Z jednej strony jest stres, jest ciągłe doskonalenie, bo trzeba się doskonalić, bo jak nie, to zostajesz w tyle, a z drugiej strony mogę wyjść o pierwszej we wtorek, nie pytając nikogo na rower. Bo mogę i chcę. Wracając do tematu kontroli jakości. W wielu firmach jest tylko kontrola jakości, tak się mówi o zarządzaniu jakością też, ale kontrola jakości nie zapewni Ci jakości. Długoterminowo. Kontrola jakości to jest segregacja tylko tego, co jest dobre, a co złe. Jeżeli za tym nie pójdą działania, będziesz się tylko skupiał swoją uwagę na kontroli jakości, to tej jakości nigdy nie będzie. Dlaczego? Bo zawsze będzie produkcja wyrobów niezgodnych, tylko będzie separacja przed wysyłką do klienta. No to jest średnie podejście. Bardzo dużo się na tym traci. Jak to zrobić lepiej, za chwilę opowiem. Wjechałem po tą górkę. Ona jest stromsza. Zaraz dojdę do siebie. A poglądaj sobie widoki. Co z tą kontrolą jest nie tak jakości? No bo przecież kontroluje i klient jest zadowolony, nie dostaje produktów niezgodnych. Nie będzie reklamacji. No super. Przecież o to chodzi. Mam jakość. No nie masz jakości. Jakość jest na trzech poziomach w organizacji. Kontrola produktu to jest ostatni poziom, to jest najniższy poziom. Dużo lepiej jest zadbać o procesy, bo w wyniku Twoich procesów powstają produkty. Jeżeli procesy będą dograne, jeżeli tam wszystkie wskaźniki będą w targecie, jeżeli będą spełnione wymagania, ludzie będą wiedzieli, co robić, będą mieć odpowiednie narzędzia, będzie to wszystko nadzorowane, będzie TPM, to całość będzie Ci dobrze się kręcić. I tych produktów niezgodnych będzie mniej. Dlatego często my skupiamy się przy powstaniu produktu niezgodnego na samym produkcie, na kontroli, na sprawdzaniu, na weryfikowaniu. Bo tak naprawdę powinniśmy popatrzeć w procesy i przesunięcie tego środka ciężkości na procesy, czyli zarządzanie jakością, robienie audytów, robienie FMA, robienie SPC, rozwiązywanie problemów w sposób procesowy, czyli z gębą, z podejściem do dobrych akcji korygujących, prewencyjnych, to Ci zapewni na końcu produkt zgodny, a nie ciągła kontrola. Tym bardziej również nie kontrola ludzi ciągła i nie weryfikowanie tego, że oni robią wszystko dobrze. To też nie jest metoda. To też się fajnie przekłada. Kontrola nie tylko produktu, ale kontrola również ludzi. To jest krótkoterminowe zadanie. Pewnie, że trzeba ich kontrolować, ale lepiej stworzyć im środowisko i procesy, w których oni się nie pomylą, w których nie będą powodować pomyłek. Co za tym idzie, nie będą produkować produktów niezgodnych. Pamiętaj, nikt nie przychodzi do pracy z wolą zniszczenia Twojego biznesu, zniszczenia Twojego działu, zniszczenia linii produkcyjnej czy produktów, które produkuje. Każdy chce zrobić swoją robotę, iść do domu. Może nie każdy, ale większość ludzi. Tak długo jak stworzymy im odpowiednie warunki i odpowiednie środowisko, to jakość będzie na dobrym poziomie. Jeżeli tego środowiska zabraknie, no to będą wyroby niezgodne. Kontrolowanie wszystkiego nie pomoże. Zabraknie po prostu zasobów, żeby wszystko kontrolować. Jadę dalej. No jestem już w domu po rowerku. Co ciekawe, minął rok już odkąd... kask. Nie jestem na etacie i pracuję na swoim. Po roku uważam, że to była dobra decyzja i nie sądziłem, że będę w tak fajnym miejscu, naprawdę. Jest bardzo dobrze. Wracając do tematu kontroli jakości. Dlaczego nie zapewnisz jakości w organizacji samą kontrolą? No bo jakoś zapewniasz poprzez ciągłe doskonalenie procesów. Tylko takie podejście proaktywne, doskonalące procesy, usuwające marnotrawstwo, możliwość popełnienia pomyłki sprawi, że te produkty będą zgodne. Popatrz na to z Twojej strony. Jeżeli chcesz przejść na dietę i w domu masz pełno jedzenia, które Ci nie służy, cukierków, jakichś ciast, jakichś napojów gazowanych, no to kontrolowanie siebie, żeby nie sięgnąć po coś takiego, jak leży na półce czy leży na stole, no jest trudne, jest bardzo trudne. Tak samo ludzie często w fabryce nie znają do końca standardów. Ciągłe kontrolowanie ich i sprawdzanie, czy robią coś według standardu,
no jest błędne. Lepiej stworzyć środowisko, żeby tych błędów nie popełniać. W domu to będzie usunięcie takich wszystkich rzeczy, które ci nie służą, jeżeli chcesz się odchudzić. No nie ma napojów gazowanych, nie ma pączka, nie ma piwa, więc po to nie sięgasz. Proste. W pracy to jest stworzenie takich warunków, żeby zmniejszyć możliwość popełnienia pomyłki, popełnienia błędu. Poprzez odpowiednie, bardzo dobre szkolenie, dostępność do instrukcji stanowiskowych, poprzez zastosowanie pokajoku, error proofingu i tak dalej, i tak dalej. I takie podejście, jeżeli będzie stosowane, no to ta jakość będzie. Tak samo w pracy, w zespole. Jeżeli będziesz cały czas kogoś kontrolował, a ten ktoś nie będzie miał znanych wymagań, nie będzie wiedział, czego oczekujesz, nie będzie miał narzędzi do pracy, które mu ułatwią zadanie, to nie zrobi tego dobrze, pomimo najszczerszych chęci. Uwierz mi, na koniec powiem ci to jeszcze raz, mało kto przychodzi do pracy, żeby popełniać błędy. Ty chyba ani razu nie przyszedłeś do pracy, nie przyszłaś do pracy, żeby celowo popełniać błędy, nie? To może warto się czasem zastanowić, dlaczego uważamy, że ktoś inny popełnił błąd. Tyle ode mnie. Artur Mydlas.